Michał Kirker, witam Państwa we wtorek, 1 czerwca i zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynam od informacji epidemiologicznej. W Polsce odnotowano w ciągu ostatniej doby 588 nowych zakażeń, a 111 osób zmarło. W Jaworznie nie potwierdzono nowych zakażeń, a 83 osoby przebywają na kwarantannie. Radość dzieci z przedszkola numer 5 w Jaworznie była dziś bezcenna, a to za sprawą ich święta. Motocykliści Jaworzno z wartą grupą na motorach przekazali dzieciom słodycze, wiele radości i uśmiechu. Ten dzień dziecka na pewno szybko nie zapomną. Motocykliści o godzinie 10 wjechali na teren przedszkola, oczywiście na motorach, zapełnionych słodyczami dla dzieci. Słodkości zbierali na zorganizowanej przez nich akcji właśnie na ten dzień. Dzień tak ważny dla wszystkich dzieci. Chyba cieszymy się na równo z tymi dzieciakami. Jest taka fajna akcja, miśki się cieszą, rewelacja jest. No. Oglądają, patrzą, oczkami sprawdzają, jak to działa. Dzieciaki mogły robić sobie zdjęcia, porozmawiać z motocyklistami i oczywiście zapełnić swoje brzuszki słodkościami, które zostały dla nich przekazane. Ogromnym zainteresowaniem okazał się również motor policyjny, który uczestniczył w akcji. Dzieci zawsze uwielbiają spotkanie z motocyklistami, z motocyklami. Sam tak zwany ryk maszyny sprawia ogromne wrażenie i uśmiech na ich buziach, a co dla nas jest w dzisiejszym dniu najważniejsze. A czy dzieciom się podobało? Zapytaliśmy ich samych. Tak, ale najbardziej skutery. Skutery? Mój tata jeździ skuterem. A ty lubisz motory? Podoba ci się taki prezent? Tak. A siadałaś już na motor? Tak. I co podoba cię? Świetna akcja, wiele radości i ten bezcenny uśmiech dzieci to najlepsza nagroda dla motocyklistów, ale nie jedyna. Dostali od przedszkola piękną statuetkę, która na pewno będzie dla nich tą wyjątkową. Grupa odwiedziła nie tylko przedszkole numer 5. Po spotkaniu z dziećmi z tego przedszkola ruszyli do kolejnych. Byliśmy w 19, byliśmy tutaj na Fredry, teraz to jest trzecie przedszkole. Dobiło jeszcze dwa przedszkola, także jeszcze mamy 4 przed sobą. Świetna akcja, motocykliści. Wielkie brawa za pomysł i tak wspaniałą jego realizację. Wszystkim dzieciom życzymy radosnego i wesołego Dnia Dziecka. Pozostajemy przy Dniu Dziecka. Zapytaliśmy naszych mieszkańców, jak wspominają Dzień Dziecka za swoich czasów. To najbardziej wyczekiwany dzień przez maluchów. Mowa tu oczywiście o Dniu Dziecka, które obchodzimy właśnie dziś, 1 czerwca. Dorośli również obchodzą to święto, dając swoim pociechom prezenty i spędzając z nimi czas. Ale przecież sami kiedyś byli mali. Dlatego nasza redakcja jaw.pl postanowiła sprawdzić, jak pamiętają swój Dzień Dziecka dorośli jaworznianie. Z czym kojarzy im się to święto i o ich marzenia z dzieciństwa. No zabawkę, ponieważ pochodzę z rodziny wielodzietnej, kochana. To zawsze brakowało wszystkiego, taka jest prawda, skąd mamusia miała wziąć, to jakąś ładną zabawkę zawsze się marzyło, ale jak rodzice nie mieli, to ktoś obcy zawsze podarował i dobrze było. Oj, za moich czasów było ciężko trochę z tymi prezentami, bo to były trochę inne czasy, więc, ale na pewno jestem zadowolona dzisiaj z to, co dzieci mają, niż w tamtych wcześniejszych czasach. Marzenia z dzieciństwa to były proste, chciałem motocykl zawsze i spełniłem go, ale dopiero jak skończyłem 20 kilka lat. Ale jest, tak. Chociaż jak miałem 7 lat, to dostaliśmy pierwszą motorynkę razem z bratem na pół. I upalaliśmy ją od rana do wieczora u babci, także to są najfajniejsze chyba wspomnienia. A no też lalkę, bo lalki nie było, drogie były. To jeszcze nie uczyłeś, powiedzmy, nie pamiętają. W ręku był taki pan Laresz, bracia byli, żyją w pamięci. I mama mi kazała się schować, żebym się gdzieś tam tego i kupiła mi tę lalkę. A ja taka zadowolona, mówię, już mam nareszcie lalkę. A po coś przyglądała się, miała to by niespodzianka dopiero w domu. Rower. I sprawdził się. Rower sprawdził się na komunie. Zegarek dostałam. Lalkę Barbie. Ale dostałam inną laleczkę, nie Barbie. I też się z niej cieszyłam. Oczywiście, że się sprawdziły. Jednym z tych przykładów jest właśnie to, że chciałem zostać policjantem. Pewnie jak każde dziecko, jeden chłopiec chce zostać strażakiem, drugi policjantem, więc w moim przypadku się to sprawdziło. Dorośli wspominają Dzień Dziecka z uśmiechem, a najmłodsi niecierpliwie czekają na prezenty. Ja bym chciał dostać paczkę wszystkich z kolegów. Chciałabym taki serek z myszkami. Z myszkami.
Jeszcze chciałaby taką mordolinę, która pachnie. Ten dzień ma ciepły, rodzinny charakter. Zajęcia w szkołach często są skrócone, a zamiast lekcji odbywają się zawody sportowe, pikniki czy wycieczki. A jaki prezent dla dziecka wybrać? Wystarczy odrobina wolnego czasu, dużo zabawy i słodkości, które sprawią, że dzień dziecka będzie pełen radości, pozytywnych emocji i z pewnością zostanie na długo w naszej pamięci. Absolwenci ZSP nr 3 w Jaworznie w ostatni dzień maja odebrali dyplomy z egzaminów zawodowych. Chwila ważna nie tylko dla uczniów, ale również dla dyrekcji szkoły, która może się szczerze pochwalić tak dobrymi wynikami egzaminów swoich uczniów. Cieszę się, że uczniowie osiągają takie wysokie wyniki, jeśli chodzi o zdawalność egzaminu zawodowego. To potwierdza, że te wszystkie starania, które tutaj podejmujemy i działania są słuszne. Niektórzy uczniowie mieli okazję skorzystać ze staży zagranicznych i właśnie odbyli takie staże w Niemczech. Mieliśmy zaplanowane również wyjazdy dla pozostałej grupy. Niestety pandemia spowodowała, że uczniowie zostali w Polsce, jednak i oni mieli możliwość tutaj na miejscu odbyć takie staże w poprzednie wakacje. Każdy z uczniów, chcąc uzyskać taki dyplom, musiał przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a następnie ukończyć szkołę. Uczniowie ZSP nr 3 dali z siebie naprawdę 100%. Ukończyli szkołę i zdali egzamin z bardzo dobrymi wynikami. Wśród uczniów tej szkoły są również tacy, którzy nie tylko wiedzą i nauką bardzo się wykazali, ale również ogromnym sercem. Sercem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą mocno wspierali już kolejny rok. Udało im się odremontować auto Tico i wystawić na aukcję WOŚP. Zapytaliśmy więc uczniów, jak oceniają 4-letnią naukę w tej szkole. Bardzo dobrze. Naprawdę bardzo miła atmosfera, mili nauczyciele, a klasy lepszej nie mogłem trafić. Bardzo dobrze było, mi nauczyciele, znajomi z klasy też, tak więc fajne nauki i praktyki też. W sumie ja się dużo nauczyłem, dużo zyskałem nowe znajomości, no i fajnie było w sumie. Bardzo fajne, mieliśmy dużo doświadczenia z fryzjerstwem, także mieliśmy praktyki miesięczne i uważam, że każda z nas raczej będzie kontynuowała swój zawód. No super było, nauczyciele też fajni, było fajnie. Dużo nauki, nauczyciele nas bardzo cisnęli z nauką, no co wyszło na egzaminach, wszyscy zdali, także... Jeśli chodzi o zajęcia teoretyczne, na wysokim poziomie tutaj mieliśmy akurat z wychowawcą. Zajęcia praktyczne też, bardzo miło wspominam, wiele wyniosłem zajęć praktycznych, wiele wiedzy. Podobało mi się, tak samo zajęcia w szkole tutaj, tak jak i mieliśmy na CKP-ie, tam na elektrowni z panami. Tam też, jak kolega mówi, dużo wyniosło się praktyki. Bardzo fajnie, naprawdę. Znaczy, nauczyciele mają podejście do ucznia, no potrafią naprawdę zaciekawić na lekcji. I jeśli ktoś nie jest taki uparty, to naprawdę dużo, bardzo dużo się może dowiedzieć z lekcji. Oceniam pozytywnie, podobało mi się. Szkoła bardzo przyjemna, nauczyciele też przyjemni. No co tu więcej mówić? Poleciłabym jak najbardziej, jak chodzi o te wszystkie profile, które tutaj mamy, to jak najbardziej. Myślę, że każdy byłby zadowolony. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 pani Magdalena Dygdoń-Klient zaprasza wszystkich uczniów, którzy zaczną od września nowy etap w swoim życiu, szkołę średnią. Zapraszam tutaj do nas do szkoły, aby uzyskać więcej informacji. Można zajrzeć na Facebooka, na stronę internetową, gdzie te wszystkie informacje są zamieszczone, także zapraszam do nas, aby uczyć się dalej, bo jak widać, uczniowie, którzy do nas przychodzą, kończą szkołę z sukcesem, przygotowani do wykonywania swojego zawodu w przyszłości. Każdy z uczniów znajdzie tu kierunek dla siebie, który będzie mógł po skończeniu szkoły kontynuować, jak to właśnie jest w przypadku tegorocznych absolwentów. Wielkie gratulacje! Samorządy obawiają się, że po zmianach podatkowych wprowadzonych w ostatnich latach przez rząd, rosnącej inflacji i pandemii, Polski Ład okaże się kolejnym czynnikiem, który uderzy w ich finanse. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że ich dochody mają spaść o około 10-11 miliardów złotych, ale rząd obiecuje, że ten ubytek pokryje specjalna subwencja inwestycyjna. Według ekspertów może ona jednak się okazać niewystarczająca, przez co samorządy będą zmuszone ciąć inwestycje oraz podnosić lokalne podatki i opłaty.
Jeśli będzie tak, jak przewidują samorządowcy, to znaczy jeśli spadną znowu przychody, to będziemy mieli do czynienia z zablokowaniem wielu istotnych inwestycji. I co prawda dokument, który opublikowano, daje nadzieję na to, że samorząd będzie subsydiowany w różnych wariantach, różnymi kwotami, ale pod określonymi warunkami. Jest tam między innymi zapis dotyczący tego, że dopłaty do rozbudowy infrastruktury edukacyjnej, która nas szczególnie z oczywistych względów interesuje, będą dostawały te samorządy, które zaangażują się w budowę mieszkań komunalnych. Nie wiem, czy będzie możliwość takiego jednoznacznego połączenia w większości miast jednego projektu z drugim. A długoterminowo najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu przekazanie tych pieniędzy w gestię samorządu. Prowadzenie oświaty, szczególnie oświaty publicznej, jest zadaniem własnym samorządu i to samorząd najlepiej w większości przypadków zdaje sobie sprawę z lokalnych potrzeb i jest w stanie bardzo dobrze adresować kwoty, którymi dysponuje. To, co przewidziano w programie Nowego Ładu, Polskiego Ładu na najbliższe 5 lat, jest kwotą istotną, bo jeśli zostanie dotrzymana obietnica dotycząca wartości alokowanych środków, to biorąc pod uwagę, że w tym roku kwota subwencji bezpośredniej wypłacanej z budżetu państwa do samorządu wyniosła 50 miliardów złotych, a Polski Ład przewiduje dodatkowe 7 miliardów rocznie, no to oczywiście są to pieniądze istotne. To jest dużo ponad 10-procentowy wzrost. Problem oczywiście, jak zawsze, będzie leżał w szczegółach i w tym, że na razie zapisy dotyczące inwestycji, dotyczące edukacji są dość ogólne i bardzo trudno wywnioskować, czy te pieniądze rzeczywiście zasilą te elementy wydatków, na których najbardziej zależy samorządowi. A to są dwie sprawy. Przede wszystkim to są kwestie wynagrodzenia nauczycieli, ponieważ samorząd w tej chwili samodzielnie finansuje funkcjonowanie przedszkoli i w prawie 50% finansuje funkcjonowanie szkół. I ten procent się zwiększa z roku na rok. W ciągu ostatnich 10 lat to w niektórych gminach był nawet 25-procentowy wzrost na niekorzyść dokładania do szkół przez samorząd. Także kwestia wynagrodzeń jest sprawą absolutnie priorytetową. Brakuje na nie pieniędzy w samorządzie. I kwestia druga to jest rozbudowa infrastruktury, która jest ogromnym problemem i ogromną bolączką. I tak jak powiedziałem przed chwilą, pieniądze te powinny w dużej mierze trafić do samorządu i być dysponowane przez samorząd, bo na razie wygląda na to, że dostaniemy do wykonania odgórny plan. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Expressu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.